Czy wiedzieliście, że dzięki funduszom europejskim mamy w naszym województwie aż 1,5 miliarda złotych na walkę z COVID-19 i jej skutkami? Rysunkowa tarcza, symbol wirusa i kwota. Środki te trafiają i będą trafiać do najbardziej potrzebujących, zgodnie ze stworzonym planem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Rysunkowa grupa mieszkańców Małopolski stojących wokół tarczy. To przede wszystkim pakiet medyczny, a w nim 50 nowoczesnych karetek dla małopolskich placówek medycznych i ratunkowych. Rysunkowe postaci lekarki, ratownika medycznego i strażaka na tle przejeżdżających karetek. W pakiecie medycznym znajduje się też ponad 170 respiratorów i wiele innego tak potrzebnego sprzętu medycznego i środków ochrony. Na tle szpitalnego łóżka z respiratorem rysunkowe postaci lekarki, ratownika i strażaka ubranych w środki ochrony. Pakiet przedsiębiorczości to ponad 360 milionów złotych z funduszy europejskich, między innymi na tzw. bony umożliwiające utrzymanie miejsc pracy. Rysunkowe wnętrze biura podróży z pracownikami i postacią mężczyzny w garniturze trzymającego w dłoni dokument z napisem BON. Czy na wsparcie jednoosobowych działalności gospodarczych. Rysunkowe postaci fryzjera, kwiaciarki i kelnerki trzymające dokumenty z napisem BON. 111 milionów złotych przeznaczono na pakiet płynności finansowej, czyli system nieoprocentowanych pożyczek dla firm. Rysunkowa, uśmiechnięta postać pani stomatolog, trzymająca w dłoni dokument z napisem pożyczka. W Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej znajdziecie też pakiet społeczny, czyli środki unijne dla małopolskich placówek opieki całodobowej. Dzięki dofinansowaniu nie zabraknie w nich sprzętu i miejsc potrzebnych do walki z epidemią. Rysunkowe postaci pielęgniarzy i starszej pani na wózku. Pakiet edukacyjny to przede wszystkim zakup sprzętu komputerowego i organizacja możliwej dzięki niemu nauce zdalnej. To także Laboratorium Edukacji Cyfrowej, wspierające organizację nauki zdalnej. Rysunkowe postaci nauczyciela tłumaczącego coś do kamery i młodych ludzi patrzących w monitory komputerów. 745 milionów złotych. Tyle znajdziemy w pakiecie rozwoju. Środki unijne umożliwią rewitalizację małopolskich miasteczek, promocję regionu na rynkach międzynarodowych i kontynuację realizowanych inwestycji. Rewitalizowany rysunkowy rynek. Małopolska tarcza antykryzysowa. Więcej szczegółów znajdziesz odwiedzając stronę www.rpo.malopolska.pl. Adres strony na ekranie. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Plansza z logotypem Funduszy Europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem Województwa Małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.